Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z okazji Dni Miasta Białegostoku. Rozwój Białegostoku, który w ostatnim czasie osiągnął dynamikę bez precedensu chyba w dotychczasowej historii miasta, musi trwać nadal. Tego też oczekują białostoczanie. Ta współczesna tradycja liczy sobie tylko 18 lat, ale za Jana Klemensa Bronińskiego rzeczywiście były to spotkania ważne dla całej ówczesnej Rzeczpospolitej. I chcemy też w ten sposób taki symboliczny podziękować naszemu założycielowi. Na co dzień ciężka praca, a raz w roku świętujemy, cieszymy się z tego, podsumowujemy to, co zostało dokonane i myślę, że jak patrzymy w przeszłość, to możemy być dumni z naszego miasta. Białystok się rozwija, Białystok się rozwija, idzie do przodu, dużo rzeczy ciekawych się dzieje. Odwiedzają nas ostatnio bardzo fani artyści, buduje się stadion, także nic innego, tylko mieszkać Białystok. Tutaj się urodziłem, tutaj się wychowałem, tutaj pracuję, więc jako widzę te zmiany od małych lat, więc moim zdaniem jest coraz lepiej. Białystok jest ładny i ciekawy i dużo nowych rzeczy się buduje. Dużo nowych miejsc. Jest ogromny rozwój, dużo się dzieje, coraz więcej się dzieje. Jest coraz więcej ludzi, którzy przychodzą na podratusz do centrum. Moim zdaniem to jest potrzebne, żeby nie siedzieć w domu i nie zamykać się. Super inicjatywa, że są Dni Miasta Białegostoku. Szkoda, że tak krótko. Chciałbym życzyć naszym gościom, aby czuli tę szczególną gościnność, szczególną wspólnotę, abyśmy wykazywali się tolerancją w stosunku do tych wszystkich, którzy są gośćmi w naszym mieście. Wszystkim życzę miłej zabawy. Wszystkiego najlepszego, drodzy Państwo. Wielokrotnie przez 20 lat, kiedy tu bywaliśmy w Białymstoku, podkreślałam fakt silnego powiązania mojego osobiście z tym miastem, ponieważ tutaj ta ziemia zrodziła mojego tatę. A wiadomo, że bez taty mnie by również nie było na świecie, więc jakby rozumiecie. No i wakacje w Białymstoku i tak dalej, także naprawdę jak w domu. W dzień, gdy najsilniejsza światła moc, ma miłość cię ukrywa, bo jest sobą. Nigdy, nigdy się nie dowiesz, jak wielki to ptak, bo w twym sercu